We wtorek 5 lipca funkcjonariusze kościerskiej drogówki, tak jak i funkcjonariusze w całym kraju, prowadzili działania pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, których głównym celem było zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Tutaj policjanci sprawdzali zachowanie kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Tutaj odnotowaliśmy 8 wykroczeń, gdzie kierujący właśnie w pobliżu przejść dla pieszych albo przekraczali prędkość, albo nie chcieli ustąpić przejścia pieszym. Również kary nie uniknęli sami piesi, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych. Takich wykroczeń odnotowano 6. Policjanci również badali 3 tutaj samych kierujących.